Jak my się kochamy? No to się kochajcie w domu. Prawdziwa rodzina to chłopak i dziewczyna. Czekaj, nie denerwuj mnie. Dawno bym do wojska wciągnął, jak będzie wojna. Na pierwszy front. Jugole to kozy lubią, no. Chłopak z chłopakiem, jakby ślub chcieli wziąć. Panie, ja takich ludzi nie popieram. Do piekła pójdziecie, mam to dobrze. Dwie babki to tak, ale dwóch facetów nie. Za komuny było po ludzku. Lały takich, panie. Żeby życie miało smaczek, raz chłopaczek, raz chłopaczek. O. Cześć widzowie, to się musiało w końcu stać. Chodź kotek. Dzisiaj z moim skarbem będziemy sprawdzać, czy małżeństwa chłopaków są mile widziane na bazarku. A powinny być, prawda? Racja, skarbie. Kocham cię mocno od tyłu. Duma, miłość. Miłość i wazelina. Wam się coś nie pomyliło? Słuchał? Wam się coś nie pomyliło? Co się pomyliło? Co wy chcecie pokazać? Flagę, równość, miłość. Miłość, no widzę właśnie. My się kochamy. Przecież to mój chłopak, a czemu ten pan nas wyzywa, jak pani myśli? Czyli co, nietolerancyjny? Tak. Dzień dobry, co pani myśli o małżeństwach chłopaków? Oj, idźcie do Nas już nikt nie chce w tym państwie. My zakochani, wie pani. Oczywiście, jak macie w brzuchu motyle, no to... Mamy w brzuchu motyle, ale nie mamy tego... I to już. A czemu? Ale my się kochamy. Zaraz. Dobra. Dlaczego chore? Przecież my się kochamy. Pan tak wcale nie jest, tylko pan zrobił to. Wcale... Nie macie kamery? Macie kamery. Mamy kamerę, ale to nie znaczy, że się nie kochamy. Co pani myśli o chłopakach, co się kochają? Co najlepsze. Wszystko co najlepsze. O, dziękujemy. A jest. Co pan myśli o dwóch chłopakach, co jakby chcieli ślub wziąć? Ależ proszę bardzo. Na świadka mogę iść. Naprawdę przyjdzie pan na nasz ślub? Bo oczywiście, że... A jakbyśmy chcieli dzieciaczka adoptować? Tego już bym raczej nie... Raczej nie. No bo teraz w Polsce chcą wprowadzić takie coś, że pary jednopłciowe mogą adoptować dziecko i 1500 dostają na dziecko. Małe dzieci to są potwory. No taka jest prawda, jak gołębie. Gołębie w pokoju, ale gołębie są takie, że jak słabszego zapie, to go zatłucze. To dziecko, które by było adoptowane, znęcaliby się na nim w przedszkolu, w szkole, tam, dopóki by tym dzieciom jak coś do głowy nie przyszło. No bo... My mielibyśmy dzieciaczka, ale on miałby trudne dzieciństwo. Bardzo trudne. Ale robi się silny, tak obroniłby. Ja jestem silny, bym obronił. Psychicznie by był wykończony. Kurde, grubo. Jugole to kozy lubią, no. Kozy? A jak to? Każdy coś lubi innego, nie? Każdy coś lubi, dokładnie. Żeby życie miało smaczek, raz chłopaczek, raz chłopaczek. Bo ja się kocham z moim Miśkiem. Nie, no dobra, kochajcie się, ja akurat jestem bardziej za tradycyjnym modelem. Musimy się afiszować. Jak afiszować się nie musimy, a jak się kochamy? W tej chwili się afiszuje, chłopie. Ale jak pary hetero, one też się afiszują. Nie widzę. Pan nie widzi, bo pan się przyzwyczaił, a to jest po prostu nowość. Nowość, dokładnie tak, oni tego nie rozumieją. Ja gadam nowość. Reprezentują. Dlaczego obrzydliwe? Pani powiedziała obrzydliwe, tfu. Chłopak z chłopakiem, ślub jakby chcieli wziąć. Mogą? To tak czy nie, no bo potrzebujemy głosu ludu. Prawdziwa rodzina to chłopak i dziewczyna. Zabolało mnie to szczerze. Jak słyszałeś to? On będzie teraz płakał. On jest delikatny. Adopcja dzieci? Też, jestem za. Misiek, już możemy wybierać sobie. Weźmy se czas. Albinosę może? Albinosa sobie weźmiemy. Pan jest za? Ich wola, proszę pan. A dzieci adoptować? Też. Zwycięstwo! To dobrze. Chłopak z chłopakiem, jakby ślub chcieli wziąć. Panie, ja takich ludzi nie popieram. A dzieci adoptować? Nie. Mógłbyś jest takie troszeczkę przy kości, no i myślimy, żeby piątkę wziąć. Nie. Już jutro bym wam dała ślub. Adopcja dzieci? Adopcja dzieci? O, własne się postarajcie. Można. A jak? My próbujemy całymi nocami. Nie macie koleżanek? To się załatwia inaczej, to się bierze jakąś przyjaciółkę. No kobita i domówić od kobiety. Ja z kobitą nie chcę, fu! No to ciężko będzie. Ja nie chcę z kobitą. Dzień dobry. Dzień dobry, a gdzie ci to weszło, to ta No gdzie weszło? Mam przypięta. Gdzie pan myśli, że weszło? To wypuścili was skądś? Nie, no pytamy po prostu. Wyszliśmy dzisiaj tylko. Pytamy, czy możemy się kochać. I w domu róbcie, co macie sobie robić i nie łaście. Jak w domu mamy siedzieć? Czasem trzeba wyjść z domu, przyimprezować. Muszę z własną nosić tutaj. A miłość, to jest miłość, nie To weź se kozę jeszcze. Po co kozę? Co oni mają z tymi kozami? Miłość do ojczyzny i do drugiego mężczyzny. Proszę pani, jak dwóch chłopaków się kocha, to mogą brać ślub? No pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Bo tym razem dziś. Dzisiaj. Bo jutro się rozmyślę. Bo on jest strasznie markotny, humorzasty taki. Nie, on ma napad. Napad
A co pan myśli o tym? Nie interesuje mnie to w ogóle. A dzieci jakbyśmy chcieli adoptować? Jeszcze gorzej. No to pokaż to, jak się kocha się. Pokazać miłość? Ciołko, nie, no trzeba z języczkiem. Z języczkiem. Tak, z języczkiem, no możemy? No ja. Chłopaki, przepraszam, bardzo mi się podobacie. Przystojne chłopaki. A no pewnie i do wzięcia, i do tańca, i do różańca. My to raczej zajęci, bo my już jesteśmy razem. No nie szkodzi, to jeszcze lepiej wam gratuluję. Jakbyśmy chcieli zaadoptować dzieciaczka, to co pani na to? Mężczyzna potrafi być i matką, i ojcem. Bo. Kobieta nawet matką nie potrafi niektóra być. Prawda, dlatego nie lubimy kobiet. Ale panią to lubiliśmy. Panią bardzo lubię. Moje kochane, dawaj tu buziala. Po ojcowsku ode mnie buziaka. Buzi od kobiety dostałem. Dzień dobry, miłość dwóch mężczyzn. Wal się. Wal się? To nam nie trzeba dwa razy powtarzać. Dwóch facetów nie wychowa. Nie ma takich macierzyńskich instynktów. I koniec. Rozumiem, trzeba kobiety. Kobiety, macierzyńskie instynkty. Musisz urodzić dziecko, żeby mieć te instynkty. A jak się kochamy? Chłopcy, panowie. Facetowi nie zrobisz dziecka, zrobisz. W czoło i ty skończona. A pan co myśli? Chłop z chłopem może brać ślub czy nie? Daj pan mnie spokój, ja już idę na dół, nie tam ślub mnie tu jakiś. No ale pooglądał trochę życia, to jakie to pana obserwacje? Bez dyskusji. Możemy. A to bierzcie. Daj pan spokój, kochaj się pan kurde. Dlaczego? Jak się kochamy? Dlaczego świr? Pani powiedziała, widać, że świr. My się kochamy, piesku. To źle, że się kochamy? Poszczekał. Tak jak ludzie na bazarku. Poszczekali, zaakceptowali. No i przestali. Trudno mi panienka? Powiedzieć. To panienka tutaj, on. A to widać? No jasne, we dwie widać, że panienki. Jak panienki dwie? Ja jestem tym męski. Jak to co myślisz? No po co to promować? Pan myśli o takiej miłości? Taką miłość? Miłość to jest miłość, to mnie to nie interesuje. Okej. Ale promowanie tego jestem przeciwny. Na ręce chodzimy. Ale promować to w taki sposób to jest... Ludzie się otworzyli trochę. Ja jestem otwarty, nie potrzeba mi więcej. Chcecie, żebym ja się otworzył i do was dołączył, czy co? No nie, no raczej, żeby pan dołączył to, bo my się kochamy to. No to dobrze, to się kocha. Chyba, że pan chce dołączyć. No. Nie zamierzam, na pewno. 1500 ma być na dzieciaczka. Próbujcie, może się uda. Jestem za. Żebyśmy próbowali. Za, a nawet przeciw. Trenerze, chciałem powiedzieć, żeby nie brać tego materiału dosłownie. Powiedzmy, że jest to wyrabianie odwagi cywilnej. I tutaj Szymon też jakby nie jest G do końca. W ogóle nie jest. Wcale. Wcale nie jestem. Zbocznie. Czego zbocznie? To miłość. Do piekła pójdziecie, wam to dobrze. Do piekła, my chcemy dzieci adoptować. Że was te babcie jeszcze tu nie pogryzły, to jest... Jak są, mnie się kochają, co mi to przeszkadza? Dzieciaczka, jakbyśmy chcieli adoptować? Ja w tym nie jestem zagłębiony. My się zagłębiamy co wieczór, wie pan. Mówią, że nieważna jest płeć, ważne jest uczucie. A proszę pana, uczucie jest płonące. Płonące. Jak najbardziej. Alkoholu. Lubimy mocne używki też. Mocne. Wie pan, no dobra zabawa to na całego. Będziemy adoptować dzieciaka, to nie będziemy pili ani brali przez miesiąc. Niech każdy robi, co uważa. Okay. Ja uważam, co on robi. Się nie wpieprza. O. Jak się kochają, to dlaczego? A jak dzieciaczka byśmy chcieli zaadoptować? Taś. Też możemy. Tym za. Nawet przeciw. Teraz jest szansa, bo jest pani minister lewicowa, to jest szansa, proszę pani, żeby właśnie wprowadzić jakieś zajęcia o tolerancji do szkoły. A jakby religię wycofać ze szkoły? To nie jest miejsce. Miejsce na religię tak jest samo, przy kościele. Tak, bazar to jest bazar. O, to mi się podoba. Co pani sądzi, że dwóch chłopaków cię kocha? Nie chcę brzydko powiedzieć. Wolę nic nie mówić. Czyli jest pani raczej przeciwko? Przeciwko jestem, oczywiście. Pani zobacz, jak go kocham. Nie pan dał spokój. Języczkiem, ale... Panowie, no to przejdźmy od słów do czynów, zapraszamy. We czterech zawsze fajniej niż we dwóch. Uwielbiam. Są wspaniali ludzie i żeby wszyscy tacy na świecie byli jak wy. Macie takie serce wielkie. Tylko serce ma wielkie. Nie, nie tylko. Tak szczerze. Szczerze. Ale bez wulgaryzmów. No nie lubię jak w kakao. No czasem kakao mu zrobię. Nie, nie wolno. A dzieci jakbyśmy chcieli adoptować? O nie. A czemu? Dwie babki to tak, ale dwóch facetów nie. Ja Coco Jumbo, ja je. Now I gotta go, so Coco. Wiesz, idioto. Wszystkim porządku, fajny. Fajne? Tak, bardzo fajne. Dobrze jesteś. Dziękuję. Pani nas wspiera, a pan?
A ja nie wspieram. I tyle. Dwa lata razem. Wy jesteście 2 lata? No to wszystkiego najlepszego. Jaka jest ta rola kobiety w wychowaniu dziecka? Czego facet nie ma? Trudno mi powiedzieć. Pani już pewnie wie. Na pewno nie ma takiego serca jak matka. Matka ma serce. Bo matka czuje każdy, urodziła i czuje każde, no co dziecko, ojciec to nie jest to. Jakaś więź z dzieckiem jest inna. Inna. Kurczę, kotek. Trudno, no co zrobimy? Nie mam nic przeciwko, żebyście byli razem, ale dzieci to nie, absolutnie. Bo ona była starej gadać. Starej, czyjej starej? Czy dwóch chłopaków może ślub brać? Nie. My się kochamy. Nigdy, nie wolno, nie. I po co tak właśnie ślub brać? Chłopaków, nie. Żebyśmy mogli, no legalnie, romantycznie. Dziewczyn się więcej rodzi, szkoda dziewczyn, no co zrobić? My dziewczyny to tak nie bardzo, wie pan. Nie, to bardzo nie. A jakbyśmy chcieli dziecko adoptować? Też jeszcze gorzej, nie, tak się nie robi, nie. Za komuny było po ludzku, tam lały takich, panie, tak. Żeby nas lać za miłość mojego kotka, a Mimisia to trafić raz, on pada. Dobra, Misiek, bierz dużą marchewę, kupujemy i lecimy. Pan da jakąś dobrą marchewkę, bo mi się takie duże mieszczą. Ile? Jedna. Jedną dużą marchewkę. Grubszą wam dam, no. Całkiem gruba, ale ja mam większą. Nie, bo rzucę się w prezencie, rzucę się. Przepraszam bardzo, co pan myśli o małżeństwach dwupłciowych? Wie pan co, myślę, że to jest w ogóle wynaturzenie w ogóle. A co, jakbym chciał z moim misiem zaadoptować dziecko? A już adoptować chcecie? Dziecko? Piątkę. Co pan? Adoptować. Pani ma torbę z naszą flagą. Popiera pani? Popiera. Dwóch facetów, jakby chciało wziąć ślub. Panie, z kozą mogę sobie brać. Z kozą? Tak. A jak adoptować dzieci? Co? Dzieci byśmy chcieli adoptować z miśkiem? Jak ktoś lubi dzieci, to niech se adoptuje. Ja. Czemu tyle? Na chwilę. Nie tylko zakochani. Pani mówi, każdemu wolno kochać. Nie, że tak. Ale byśmy chcieli wziąć ślub? A to bierzcie, dlaczego nie? Ślub, fajna rzecz? No super. A dzieciaki byśmy chcieli adoptować? To bym mogła polemizować. Pani, nie wyglądamy na odpowiedzialnych? Oczywiście, wyglądacie w ogóle wspaniale. Misiek to się lubi komplementy. Racja. Lubi, on jest taki, że 3 komplementy już się zakochuje. To jest taki kochliwy. No niestety, to ja na tym cierpię bardzo. Są co tydzień z innym, ach, już nie chce mi się gadać o nim. Nieporządny. Halo, chłopcy, proszę mi wyjść. Kółko robimy i wychodzimy. Tu nie ma żadnych żartów, ani nic nie tego. Wiedźmy sobie za... To nie ogon, tylko flaga. Flaga, tak. Dalej idź, przechodź tam. Miłość symbolizuje. My się kochamy. Ciebie kocham zaraz. Co pan myśli o małżeństwach takich? Ciekawa rzecz. Interesująca. Bardzo interesująca, pod warunkiem, że są drzwi na klucz zamknięte. Jak na klucz zamknięte? Przecież... A jak my się kochamy? To? No to się kochajcie w domu. W domu? Oczywiście. A jakbyśmy chcieli wziąć ślub w kościele? Wariactwo. A adopcje dzieci? Jeszcze większe. Wyślij dziecko, waszej takiej pary, do szkoły. Co ono będzie miało w szkole? Troszkę będzie miało trudnie, ale się... Chciałbyś być takim dzieckiem? Ja to nie wiem, no. A się zahartuje się, no. Zahartuje się? To ty hartuj się sama, a nie dzieci. My się hartujemy co wieczór. Ja nie uważam tego jako kodewiację, tylko jako normalną chorobę. Ej, nikt zdrowy nie chodzi i się nie cieszy z tego, że jest chory. Czyli my jesteśmy z Miśkiem chorzy. A to według mnie tak. Chore gardła mamy. Ja wiem, jakie mam lekarstwo na gardło dla nas. Ty to jesteś jednak. Czekaj, nie denerwuj mnie, bo się zdenerwujesz. A ślub? A tam, to się żenić. Prawda, wolność. A jak my się chłopakiem kochamy, to co pan myśli o tym? Dobra jest. Kochajcie się. Co pani sądzi o takiej adopcji dzieci, byśmy chcieli? Też. Też? Pani taka otwarta. Boże, no jesteście ludźmi takim jak ja? My z Miśkiem ludzie. Super. Żółwik. Dziękujemy, zdrówka. My zakochani. Jaki wy zakochani? A co pan myśli o takiej miłości? Nie gadam. Ale byśmy chcieli ślub wziąć, o. Nie. Kto będzie rodził? Nie. Kto wam da dzieci? Chłopie. Ale no, jak my się kochamy, proszę pana. Obudź. Jaki ty żyjesz czas? A ja nie lubię bab, no. Nie lubisz bab? Powałem. Pan lubi baby? Ja lubię wszystko. No właśnie, ja też lubię. Ja lubię kolegę bardziej. No i co? I kto będzie was bronił? Do wojska wciągnął, jak będzie wojna. Na pierwszy front. Do wojska nie wyposzę.
A my nie możemy do wojska, bo my jesteśmy właśnie G. Będę bronił was? No na to wychodzi. Ao. Czyli nie da rady. To wojsko powinno być obowiązkowe? Tak jest. Tak jest. Miałem 2 lata cały i nie żałuję. Co pan tam robił ogólnie? Ja byłem kucharzem. Kucharzem, no i co? Czego pana nauczyło wojsko? Życia. A tam chłopak z chłopakiem nie mógł się całować. Śmieszny jesteś. Prowara, ja nigdy nie lubiłem nikomu wchodzić do łóżek. Wie pan, z takiego małżeństwa to nie ma żadnego pożytku. A misiek fajny? Misiek jak misiek. Kończymy materiał. Słuchajcie, dowiedzieliśmy się, jak to jest kochać drugiego mężczyznę, tak? Dokładnie. Bardzo dziękuję, Szymon, za wystąpienie. Dziękuję, Szczęśnierabuś. Oczywiście, było trochę miłości, było troszkę agresji, ale ogólnie co? Pokazaliśmy, jak to wygląda w prawdziwym świetle. Ja nie mam tezy jakiejś albo wymyślonej. Co pani myśli? Facet z facetem. Nic. Niełatwo się gada, ale ile mogliśmy, to wydębiliśmy odpowiedzi. Pójdźcie do Szymona na Instagram.